Cześć, witam na moim kanale Kosmicznych Żeglarzy. Na początek zachęcam do subskrypcji kanału i followa na Twitterze, a także zapraszam do grupy na telegramie. Link do grupy znajdziesz na moim profilu na Twitterze. Dziś mam dla Was tutaj platformę Nexo. Były pytania, w jaki sposób można zrobić sobie tutaj depozyt i jak zgarnąć tego bonusa. Tutaj mamy po miesiącu czasu 25% zysku, wpłacacie 100 dolarów i wypłacacie 25 dolarów bonusa. Plus oczywiście tą wpłatę, którą dokonaliście. I teraz w jaki sposób można to zrobić? Są dwie drogi. Pierwsza, wpłacacie sobie z giełdy bezpośrednio na platformę Nexo albo wpłacacie sobie z waszego portfela na platformę Nexo. Albo jest trzecia droga, pokażę wam w jaki sposób, jeżeli działacie na kosmos ekosystemie, a macie jakieś środki, chcielibyście to sobie powymieniać i później wpłacić, to wam pokażę, jak to zrobić. Najprościej, najszybciej jest to moi drodzy zrobić poprzez USDC. USDC już tutaj wpisuję coina, to leci po sieci Matic i jest najtańszą opcją moim zdaniem po pierwsze po drugie wpłacając stable tutaj macie stałą wartość tak ona minimalnie się tam może takie, o jakieś kilka centów różnić natomiast wymogi są takie żeby mieć wpłatę utrzymaną przez miesiąc czasu na poziomie 100 dolarów dlatego wpłacając w innym coinie no to nie utrzymacie tej wartości Dlatego propozycja jest taka, żeby płacić sobie w USDC. No i potem jak już na tej platformie się zalogujecie, wchodzicie w sekcję Account. Tutaj wybieracie USDC. Oczywiście, jeżeli chcecie inaczej to zrobić, możecie zrobić inaczej. Ja Wam pokazuję tą drogę, którą ja wybrałem. Uważam, że jest naj, najbardziej taka przejrzysta i czytelna. Następnie wchodzicie sobie w Top Up. Wchodzimy sobie w top up, mamy domyślnie ustawiony USDC coin. Tu trzeba wybrać sieć. Na tej platformie są dwie sieci proponowane, po których można wpłacić tego USDC coina. Następnie wybieramy Polygon Matic. RC20 to jest sieć Ethereum, ona jest dużo droższa. Polygon Matic jest bardzo tani przesył tutaj. Wchodzimy sobie w Matica. To spowoduje wygenerowanie adresu, na który należy wpłacić USDC coina. No, i można, tak jak mówię, zrobić to przez platformę, przez giełdę, tak? Albo jeżeli posiadacie środki na portfelu MetaMask, to sobie przesyłacie na ten adres tutaj środki. Natomiast ja wam jeszcze pokażę, w jaki sposób można sobie, jeżeli działamy, jesteśmy kosmonautami, mamy jakieś środki tutaj, chcielibyśmy te 25 dolarów zgarnąć, no to jak to można zrobić? Otóż, można sobie wybrać, moi drodzy, platformę Osmosis, no i macie jakiś Jakieś środki na Osmosis, przypuśćmy, że to jest atom, Przyjmując, przyjąć można dowolny token z tej sieci, który macie. Wymieńcie sobie go na f a moi drodzy, ponieważ tego FMOSa można przerzucić właśnie na Metamaskę, tak? Czyli na przykład mam atoma, zamieniam na FMOSA, mam odpowiednie wartości. Tutaj na przykład to będzie około 11 atomów, żeby mieć te 100 dolarów, tak? czyli 51 powiedzmy f no tak cyrkulujecie, żeby mieć powyżej 100 dolarów, tak? Mamy tego EFMOS-a, no to tego EFMOS-a możemy sobie wypłacić tutaj na portfel MetaMask albo z portfela Kepler przesłać na MetaMask. Istotne jest, żeby ten FMOS był u nas już na moi drodzy portfelu MetaMask. Jak już go tam mamy, to możemy wejść na platformę Diffusion Finance i tego EFMOS-a zamienić na USDC coina. Jeszcze to nie jest ten USDC coin który domyślnie chcemy mieć, ponieważ to jest na razie USDC coin na sieci FMOS, ale już będziemy mogli go sobie zamienić na aktywo właśnie, które finalnie chcemy mieć. Więc zamieniamy na Diffusion sobie tego FMOSa na USDC i następnie wejdźcie sobie na platformę, na bridge'a MESON. Moi drodzy, tutaj można wybrać sobie dowolną sieć. Kilka sieci jest domyślnie tutaj ustawionych, no i możecie moi drodzy wybrać sobie sieć właśnie EVMOS, po wybraniu sieci EVMOS następnie wybieramy gdzie to ma trafić, czyli na sieć Polygon, czyli skorzystamy z Bridge'a przerzucając nasze USDC na sieć Polygon, tak? I co ciekawe tutaj Meson na chwilę obecną nie pobiera opłat w USDC, jest teraz taka promocja, możemy sobie z niej skorzystać, przy okazji być może jakiś tam Erdrow w przyszłości dzięki korzystaniu z tego Bridge'a będzie, więc Dwie pieczenie przy jednym ogniu sobie upieczemy, no i przerzucamy sobie poprzez bridge'a na matika. Zanim to zrobicie, to pamiętajcie, że powinniście posiadać, moi drodzy, FI, transakcyjne w postaci. Jeżeli przerzucamy ze wmosa, to chociaż troszkę wmosów. Jeżeli przerzucamy na poligon, to chociaż trochę matików. No i dobrze by było je mieć w portfelu, tak? Skąd można je wziąć? No, dobrze by było jak ewentualnie sobie zakupić z giełdy, albo możemy ostatecznie ratować się taką opcją jak VSET, czyli kranik, z którego możemy zebrać właśnie na jedną czy dwie transakcje. Tak? Tutaj mamy stake I, e, li Io. ja Wam podczepię ten oczywiście link pod filmem i możemy tutaj requestować o, e, o tego matika. Jak już Wam wpadnie ten matik na portfel, zawsze sobie zerknijcie później, czy ten matik wa, do Was dotar z tego kranika. Wchodzimy sobie na metamaska i sprawdzamy, czy mamy tego matika. Co ciekawe, tak jak mówiłem, operacje na Matiku są bardzo, ale to bardzo tanie. Jak będziecie mieli jednego Matika, to dam na prawie 100 operacji Wam powinno 100 takich przesłań wystarczyć, bo tak jak mówię, opłaty są niskie. No, ja już tego Matika mam. Tutaj, jeżeli nie będziecie mieli USDC coina, nie będzie Wam się wyświetlał, to jeszcze możecie sobie wejść na CoinGecko, wpisujemy USDC Coin i tutaj rozwijacie trzy kropeczki i wybieracie poligon to możecie dodać sobie ten coin do portfela Polygon, do Matic'a, tak? Tutaj robimy Add to Metamask i dodaje wam się i on jest wtedy widoczny. No dobrze, jesteśmy zaopatrzeni w cząstkę Matic'a na operacje transakcyjne, na no to fi transakcyjne, wchodzimy wtedy na Bridge'a, przesyłamy i docierają środki do nas na Metamask. Jak już mamy na Metamasku, no to możemy wrócić sobie, słuchajcie, na platformę Nexo, skopiować ten adres, wejść na metamaska i na tym metamasku możemy, moi drodzy, wziąć i przesłać te USDC. Pamiętajcie, żeby to było nieco ponad 100 dolarów. Nie wysyłajcie równej setki, To tak jak mówię, że mogą być delikatne wahania, tak? Wchodzicie tutaj w USDC, robimy wyślij, wklejacie sobie, moi drodzy, adres, właśnie ten adres, wklejamy sobie, czyli Wasz wygenerowany adres, wysyłacie, czekacie chwilę, moi drodzy, ta transakcja nie idzie w locie, nie jest akceptowana przez platformę Nexo. Zostanie zaakceptowana. Myślę, że to jest do godziny dwóch maksymalnie. Prawdopodobnie to będzie również szybciej. Jak dotrą te środki do Was na portfel, to wchodzicie w sekcję Transaction i tutaj też musicie chwilę poczekać. Będzie Wam przyznany bonus. Ja myślę, że do dnia, do jednego dnia, ta opcja tutaj Transaction jest wyświetlana. Wtedy macie podaną datę, kiedy zostanie uwolniony bonus. To jest dokładnie równo miesiąc po wpłaceniu tych środków, tak po zalogowaniu się na platformę, po wpłaceniu, po wpłaceniu odpowiednich środków, czyli tej stówki, pojawia się Wam bonus w postaci bitcoinów w wysokości 25 dolarów. No i po prostu czekacie miesiąc czasu. Po miesiącu czasu Wam tutaj pojawi się dodatkowo jeszcze oprócz USDC coina, którego wpłaciliście, jeszcze bitcoin. Tak, oczywiście tu będą jeszcze inne aktywa. Ja sobie tutaj ograniczyłem, które aktywa mam. No i tyle, jeżeli chodzi o zgarnięcie tego bonusa. Później tego bonusa można sobie wypłacić razem ze swoimi środkami. Aha, żeby nie wypłacać bitcoina, no to jest taka opcja, moi drodzy, no bo żeby nie, nie robić zbyt dużej gimnastyki, to dobrze by było, żeby ten USDC coin wszystko było. No to wchodzicie sobie w exchange swap. I tutaj można zesłapować potem tego bitcoina do USDC Coina I będziecie mieli tylko i wyłącznie środki wtedy w samym USDC coinie i jego można sobie wypłacić. To jest, jeżeli o zgarnięcie bonusa. Jeżeli ktoś widzi w tej platformie sobie opcję zarabiania, bo taka możliwość również jest, to przez ten okres czasu, kiedy będziecie trzymać, to ta, jakieś zarobki będą. Natomiast te zarobki są uzależnione od waszego levelu. Co to znaczy? Ten level, moi drodzy. Przy opcji base, czyli jeżeli nie posiadamy tokenów Nexo, to jest do 1%, czyli nie dużo. Natomiast w przypadku, jeżeli mielibyście od 1 do 5% tokenów Nexo, licząc cały wasz portfel, czyli jeżeli mam 100 dolarów w USDC coinie i kupiłbym sobie jeszcze dodatkowo Nexo za 10, za dolara, to wtedy już naliczanie będzie wyższe. No, i tak można sobie maksymalnie ustawić te naliczenia do opcji Platinum, czyli jakbym kupił te Nexo za 10 dolarów, co ja akurat tak mam zrobione. Tu teraz na Gold przeszedłem, dlatego że wpłatę jeszcze robiłem. No, to tutaj słuchajcie, wtedy te naliczenia są wyższe odpowiednio. I można ustawić sobie, czy naliczenia będą w tokenie Nexo, to będą maksymalnie najwyższe, albo czy te naliczenia będą w tym tokenie, które, które wpłaciliśmy. To wtedy te naliczenia są troszeczkę. Niższe. Możecie sobie poczytać, jeżeli jesteście tym zainteresowani. Ja ze swojej strony po prostu wam polecam yy, możliwość zgarnięcia takiego bonusa w miesiącu, są 25%. To jest całkiem niezły zysk. I moi drodzy, yy, linki macie pod moim filmem do tej platformy, także skorzystajcie sobie z tego linka i z tego linka się rejestrujecie, a potem wykonujecie te kroki, które wam Pokazałem, czy to z giełdy bezpośrednio wpłata, czy to z portfela bezpośrednio wpłata, czy to jeżeli działamy na kosmos ekosystemie, to pokazałem Wam ścieżkę, jaką można krokowo wykorzystać do ewentualnej wpłaty i zamiany, tak żebyśmy posiadali ten USDC Coin na sieci Matting, to można takie kroki wykonać i wtedy nie ma z tym żadnego problemu. Ja z tej opcji skorzystałem, moi drodzy, i zachęcam, jeżeli chcecie zgarnąć takiego bonusa, również tutaj jest taka możliwość. No, i tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału i zapraszam do kolejnych. Cześć!